Tylko ona waży, ta książka. Ona waży prawie 4 kilo. Jak ktoś zaśnie z nią w łóżku, to zmiażdży nos. Może się już nie obudzić. Spadnie. Tak, to jest to. Ale ma też ciężar gatunkowy. Och, ona ma olbrzymi ciężar gatunkowy. Zaproponowano mi napisanie takiej książki. Nie powiem, żebym był niechętny temu przedsięwzięciu. Czegoś takiego brakuje w Polsce. Brakowało. Czesi mają swoją historię komiksu, Rumuni mają, zresztą niezwykle bogatą. A w Polsce takiej książki nie było. No więc myślałem, że może by coś takiego zrobić, ale kiedy mi złożono propozycję, powiedziałem, no dobrze. Tak. Tak. Lakonicznie. No, powiedziałem tak lakonicznie, ponieważ wszyscy wiedzieli, że ja już napisałem kilka książek o różnych okresach tego istnienia komiksu w Polsce, więc wiedzieli, że mnie to przyjdzie pewnie łatwiej niż innym. No też jest pan specjalistą od komiksu. Powiedzmy, no. No nie no, chyba pan nie. Skromność autora. Nie no, no jestem, ale to taki specjalista, jak specjalista od piosenek popularnych, czy to komiks. No wszyscy wiedzą, co to jest komiks. To zaraz, naprawdę? Zabawa dla dzieci. Nie no, popularnie mówię. No tak. To, nie, takie cytaty przygotowałem. Co to jest komiks? To jest grzyb na organizmie współczesnej sztuki. Ta-dam. Proszę uprzejmie. To jedno. Drugie. Jest on dzieckiem merkantylizmu i techniki poczętym z braku zastanowienia i narodzonym w popłochu. A któż to tak? To jakiś pan imieniem Maurice Horn. Koniec. Ale... Maurice Horn. A to Maurice Horn napisał encyklopedię komiksu, czyli pewnie on też kogoś tam cytował. On, nie, on chyba żartobliwie. On to ironicznie. Natomiast ten pierwszy cytat to jest z 77 roku, jakiś telewizyjny program. I to chyba jest na serio. Czy było? Pewnie tak. Był taki program, gdzie osądzano komiks, zdaje się. Tam siedziały różne gadające głowy. Pewnie Kałużyński, Teplic, jak się domyślam. No i gadali o komiksie. No właśnie, bo cytat jest z Teplica, czyli tak, on go podaje. Tak. Czyli nie poważamy komiksu w Polsce. To się zmienia. Natomiast nie poważano go zdecydowanie. Tak, tak. Dobra, to powiemy, kogo tu mamy w studiu. Gościmy w studiu pana Adama Ruska, który jest wybitnym badaczem historii polskiego komiksu. Dobrze to ująłem? Bardzo mi miło, tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorem wielu książek poświęconych komiksowi, głównie polskiemu, między innymi na przykład Tarzan Matołek i inni, cykliczne historyjki obrazkowe w Polsce w latach 1919-39. Od rozrywki do ideologicznego zaangażowania oraz leksykon polskich bohaterów i serii komiksowych. Tak jest. Jeszcze jest pan redaktorem serii poświęconej komiksowi. Ale ta seria już właściwie zdechła, także, ale byłem. Ale był pan. Byłem. No i teraz pan strzelił książkę, z którą z trudem tu przynieśliśmy. No to prawda. 4 kilogramy. Ale czytaliśmy z przyjemnością. No bardzo mi miło. No i teraz wróćmy do tematu zasadniczego, czyli tego, czym jest komiks, bo musimy to jakoś sobie zdefiniować. Sięgnęliśmy do zasobów naszego portalu i znaleźliśmy tekst naszej koleżanki Agnieszki Krzemińskiej poświęcony malunkom naskalnym. Tu mamy ten rysunek. To jest jakaś jaskinia w Hiszpanii. No to jest, wygląda to cudownie. Jacyś myśliwi, którzy polują na coś, nie wiem. Na coś polują. Oni właśnie wzajemnie na siebie polują, łucznicy. Tak. I tutaj cała zabawa z tym rysunkiem polega na tym, że te kropki, które na nim są, wskazują kierunek lotu strzału. Czyli ludzie ówcześni pokazywali ruch. Tak. Jakby się uprzeć, to można powiedzieć, że to jest komiks, ale ja bym się tak nie upierał. No dobrze, no to, ale to szukamy jakiegoś punktu takiego zero. Czyli co, te naskalne malunki to nie? No nie. Hieroglify? Też nie. Ale tam już jest historyjka. Czego im brakuje? No niby trochę brakuje tego, żeby człowiek, który nieobeznany jest z tą historią, wiedział, o co w niej chodzi, prawda? To tak jak trochę na drzwiach gnieźnieńskich. Jeśli się nie zna tej historii, to się właściwie nie wie, co tam się dokładnie dzieje. Nie wie się, kto tam kogo pozbawia głowy, no te rzeczy.
Czyli Drzwi Gnieźnieńskie to też jeszcze nie jest komiks, a to jest XII wiek. A na przykład te godzinki księcia de, też nie? Ale tam już wiadomo, co się jest, nie? Ja bym tak w XIX wieku szukał raczej. No dopiero? Tak. Znaczy, no, oczywiście można wszystko, bo tam są takie, na średniowiecznych malowidłach są anioły, które nawet mają dymki właściwie, w których coś jest napisane, ale to nie. To, no dobrze, to, czyli XIX wiek? To jest XIX wiek, bo to jest co takie... Co konkretnie? No myślę, że to powstało we Francji. I tam pewien gość, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale zaraz sobie przypomnę, już jestem stary. I on narysował kilka takich książeczek obrazkowych. Tam były obrazki i były u dołu podpisy pod tymi obrazkami. Od tego się mniej więcej zaczyna, zdaniem Francuzów oczywiście. Ale oni też wynaleźli samochód, jak wiadomo, bombę atomową i Amerykanie telewizor. Twierdzą, że rzecz się działa później, dopiero w końcu XIX wieku. Żółty Bobas, te rzeczy, ta historyjka, która się pojawiła w New York World czy w czymś takim. Co takiego było specjalnego w tym Żółtym Bobasie, że to już... To była seria, po pierwsze, to było seryjnie szło. Żółty Bobas się ukazywał. Nie wiem, czy w każdym numerze, czy tam co tydzień, ale on się ukazywał. Była to seria i potem się pojawiły dymki. Nie od razu się pojawiły dymki w tej serii, ale potem się pojawiły, tak, że były te... Bo Bobas się wypowiadał już w dymkach. Były te rzeczy, które jakby nowoczesny komiks charakteryzują. A przed dymkami Bobas wypowiadał się jak? Podpisy pod obrazkami. Albo w ogóle bez podpisów. Sama ilustracja. Jedna. Czasem była jedna ilustracja. Potem była sekwencja ilustracji. Ta seria bardzo ewoluowała. I on był niesłychanie popularny w Stanach. Opery powstawały z Żółtym Bobasem w roli głównej. I ta popularność zachęciła innych twórców. Wtedy się zaroiło od historyjek obrazkowych w amerykańskiej prasie. I to jest jakby początek amerykańskiego komiksu. Mnie się wydaje, że tak w ogóle to bym się skłaniał do tego. No ale Francuzi się upierają. No nie musimy słuchać Francuzów. A Polacy? No. Kiedy się... Przepraszam, bo ten Żółty Bobas, jakiego typu był to komiks? Czy on komentował jakąś rzeczywistość bieżącą? Czy on był, miał jakiś cel? No był złośliwy, był Żółty Bobas. Występował w żółtej takiej szacie. Podobno od tego się wzięła zresztą nazwa żółtej prasy. Nie wiem, czy to prawda. I początkowo na jego tej koszuli były wypisane różne rzeczy. On był dosyć to złośliwy dzieciak taki, odstające uszy. Nie był piękny. Czyli on komentował rzeczywistość, tak? Był takim sowietyczanem. Tak. Dokładnie tak. A w Polsce, no to tu wkraczamy na niebezpieczną, na niebezpieczny teren. Moim zdaniem to się zaczęło w XIX wieku, w połowie XIX wieku. Ale to też właściwie nie nazwałbym tych historii, które się pokazywały w prasie jeszcze komiksami. To było coś jakby tacy przodkowie polskiego komiksu. To był Bartels, który narysował trzy takie książeczki satyryczne do takiej serii Album Wileński. Narysował trzy książeczki, które miały swoją fabułę. One były satyryczne. W jednej z nich pokazywał takiego ziemianina, który był przejęty ideami zachodnimi i gospodarstwo swoje zmarnował całkowicie, ponieważ wprowadzał tam obcych zarządców, obce pomysły na gospodarowanie. Zniszczył to zupełnie. Musiał się ożenić z jakąś brzydką kobietą, ale majętną i tak dalej, i tak dalej. Druga z tych książeczek to była o takim lwie salonowym, wyłysiałym, który niestety poczuł, że coś ze sobą musi zrobić, bo pieniędzy już nie ma zupełnie, o warszawskim lwie salonowym i ruszył na prowincję, gdzieś w okolice Wilna, na Wileńszczyznę, w poszukiwaniu posażnej panny i jakiegoś pomysłu na życie. No więc tam różne są, to jest zestawienie takie obyczajów kawalera ze stolicy z obyczajami parafiańskimi. Chodzą spać wcześniej ludzie, nie może się zalecać tak, jakby się chciał zalecać, bo zaraz tam obrywa po głowie od zazdrosnych różnych mężów czy ojców rodzin. W końcu jakoś tam się zdołał ożenić, ale też niespecjalnie to mu wyszło. A trzecia z tych historyjek o tyle ciekawa, że miał w niej udział, w jej powstaniu miał Norwid, Cyprian Norwid,
któremu zlecono rytowanie rysunków. Cała produkcja się odbywała w Paryżu. Drukowanie tego i rytowanie. Więc on przyłożył rękę do rycin. Nie wiem, czy na dobre to wyszło tym rycinom, bo one są dosyć odmienne od tych dwóch innych albumów. I to jest historia o łapigroszu, z tym, że to właściwie jest o takim, o kategorii łapigroszów. To nie jest moim zdaniem jeden obywatel, który tam występuje, tylko są w ogóle, kto to są ci łapigrosze? Otóż są to zwykle, zdaniem autora, ludzie z awansu społecznego, to znaczy byli początkowo tam w majątkach jakimiś totumfackimi, potem awansowali, wykupywali jakąś tam ziemię i stali się właśnie już nie zarządcami, tylko właścicielami. No i tam jest wykpiwane ich skąpstwo, marne też obyczaje, też taka parafiańszczyzna. No tak, to jest ta trzecia historia. I to jest rok 1858 bodaj. Także od tego czasu możemy mówić jakby o tym, że te historie obrazkowe zaczęły się w Polsce. Potem zaraz był Kostrzewski. Rok później Kostrzewski w Tygodniku Ilustrowanym zrobił taką serię o jedynaczku, historia jedynaczka w 5 częściach, czy tam 32 rycinach, nie pamiętam. To była seria, która była drukowana w 5 numerach Tygodnika Ilustrowanego. I to było o złym wychowaniu małego chłopaka, przyszłego dziedzica, który wszystko roztrwonił, musiał potem wyjechać na łaskawy chleb w ostatniej części do rodziny. Czy takie pozytywistyczne te zapędy, te komiksy miały? No tak. Kostrzewski w tym celował właśnie i wyśmiewał właśnie te rzeczy. Wyśmiewał też cudzoziemskie wychowanie, bo zaraz potem była seria Historia Jedynaczki w 20 bodaj obrazkach i tam z kolei francuskie wychowanie obrywało. W pewnym momencie widać tą bohaterkę, jak jest ubrana, jak George Sand, w spodniach, cygarko. Tak. To on tego nie pochwalał. To był tradycjonalista Kostrzewski. Tak. Czyli komiks był takim ostoją takiego konserwatyzmu raczej. No w tym wypadku, tak. A powstawały też komiksy, które były obrazoburcze bardziej, czy gdzieś w kontrze stały w stosunku do... To znaczy tak, no w XIX wieku jednak była to głównie satyra mieszczańska. Natomiast no, jak się historia zmieniła trochę, po 1905 roku to się zaczęły satyry na zaborców, a potem w 1919 roku, stąd bym zaczynał właściwie tak prawdziwą historię komiksu polskiego, no to komiks się wtedy taki był bogoojczyźniany. W tej historii Ogniem i Mieczem, czyli przygody Szalonego Grzesia, no to Szalony Grześ był żołnierzem ochotnikiem, który walczył o polskie granice. Jak wiadomo, wtedy Polska powstawała i nie miała jeszcze granic. Otóż on walczył wszędzie tam, gdzie trzeba, o polskie granice. A to z bolszewikami, a to z Ukraińcami, a to z Niemcami. I to było śmieszne, dosyć chyba. I jednocześnie to było aktualne bardzo, bo to się działo wtedy. Autorzy pisali o tym, co się działo, co czytelnik mógł wyjrzeć i zobaczyć na ulicy. Czy to było takie medium szybsze niż powieść, nowela? Tak. To wychodziło w Tygodniku Satyrycznym Szczutek, który wtedy akurat był drukowany przez chwilę w Krakowie, bo walka z Ukraińcami była we Lwowie i oni się przenieśli do Krakowa na chwilę. A jak należy o tych komiksach myśleć? Czy one były podporządkowane treści w 100%, czy jakieś takie elementy już swobody twórczej, artystycznej tam się pojawiały? Kiedy można zacząć mówić o sztuce? Czy jak komiksie jako sztuce? Oj, to późno w Polsce bym powiedział, późno. Ja myślę, że to nie w okresie międzywojennym jednak. Chociaż no, Koziołek Matołek, no może tam były jakieś elementy sztuki, może nie w pierwszym wydaniu, bo ono było dosyć tragiczne, ale może później to może tak. No wyraźnie tam Walentynowicz czerpał z Disneya całymi garściami, ale w tym pierwszym wydaniu widać pośpiech taki. On to robił bardzo szybko, ta książka musiała być wydana przed Gwiazdką w 1932 roku, a oni to robili na kolanie właściwie. Także nie wiem, no jakoś po wojnie i to nie w pierwszym okresie też po wojnie, tylko może tak w latach 50., w latach 60. No a tak naprawdę to dopiero porządni graficy się za to wzięli w latach 70. No.
to strasznie długo czekaliśmy, bo za granicą, na zachodzie, to chyba wcześniej się uwolnił ten komiks z takich powinności społecznych, politycznych. Oj tak, tam. To kiedy? No powiedzmy we Francji, to w latach międzywojennych już można mówić, że tam już tak, to świetni graficy robili te rzeczy w USA, w Ameryce, no te w latach 30. to naprawdę tam byli świetni graficy, którzy się zajmowali komiksem. I dlatego komiksy amerykańskie zresztą zdobywały Europę w latach 30. Francję. Od 34 roku komiksy amerykańskie się pojawiły we Francji i wtedy komiks francuski powoli był w odwrocie. Do tego doszło, że po wojnie było wydano specjalne prawo, na mocy którego ograniczano komiksy amerykańskie we Francji na rzecz swojej produkcji. Mhm. Żeby, tak. No. Ochrona dobra narodowego? Coś takiego, mhm. Tak. No przy tym była ta kampania antyamerykańska, no komiksy uważano za amerykańską taką stonkę, która spadła na Europę. W Polsce zresztą też pisano bardzo źle wtedy o komiksach amerykańskich, o tym, jaki analfabetyzm panuje w Ameryce, ile to się komiksów wydaje, które zachęcają do zbrodni. Przy czym korzystano o dziwo wtedy z różnych amerykańskich artykułów, w których to samo pisano, tylko tam komunistów obarczano tym, że są takie straszne komiksy amerykańskie, które są okropne i bardzo propagują przemoc. Bo tuż po wojnie, w czasie II wojny światowej te komiksy się w ogóle w Polsce pojawiały, były tworzone? W Polsce, jak wiadomo, prasy polskiej nie było właściwie. No była prasa polskojęzyczna, gadzinowa. No to w tej gadzinowej jakiś jedna historyjka obrazkowa była. Znaczy, jedna, która jest mi znana, być może gdzieś się pokazywała jakaś, nie wiem, ale nie wydaje mi się. I ona w ogóle abstrahowała od wojny. Ona była o zabawnych perypetiach dwóch jakichś obywateli. Natomiast no, były komiksy produkowane poza Polską, w gazetach żołnierskich one były. Ich bohaterami zwykle byli żołnierze zresztą. Walentynowicz robił taką historię o Walerym Pompce bodaj, tak? O takim żołnierzu samochwale, który miał różne, przeróżne przygody, a to jeszcze w Polsce podczas walk z Niemcami w 1939, a to już potem na emigracji w różnych miejscach. To stąd się Franek Dolas wziął? Może. Franek Dolas? Nie, Franek Dolas się wziął z takiej książki wspomnieniowej, zdaje się. A, to zupełnie inny. Kiedyś przeczytałem. Czyli prawdziwy tak, był. I to jest tak. Tak. No ale jest to bohater komiksowy w takim sensie. No, takiego no, książka jest mniej przygód. Zabawna jakby niż film. Ten film podkręcono bardzo. Ale to się świetnie czytało, tą książkę, pamiętam. No dobra, to kończy się wojna i komiks wychodzi z podziemi jakoś ten polski? U nas tak. Mhm. Tak. No były to lata jeszcze, kiedy komuniści nie mieli pełni władzy, jednak się musieli liczyć z nastrojami społecznymi. Trwała w końcu wojna domowa, czy jak to nazwać. I wtedy było, komiksów było mnóstwo w gazetach, które były już rządowe. No wrócono jakby do starej tradycji międzywojennej. Z tym, że teraz było ich jeszcze więcej. Aha. Ale to się skończyło w roku tak 48-49, kiedy zaczęto przykręcać śrubę i część tych bohaterów stała się wzorowymi robotnikami, zaczęli być plany, tamte te normy. Natomiast reszta poznikała. No został profesor Filutek, który jakoś się w tym przekroju ostał i kilka innych takich, ale było ich mało. A zdarzało się tak, że na przykład bohaterowie komiksów zdradzali czytelników, czyli zmieniali poglądy na przykład, czy ten sam bohater... Zmieniał poglądy. On ich na początku jakby nie miał, a potem ich nabierał. On na początku nie wiadomo było, jakie ma poglądy, a potem nagle stawał się przykładnym robotnikiem. Nie było bohaterów o poglądach antysystemowych. Nie, takich nie było. Nawet w takim jakimś drugim obiegu, czy trzecim, podziemnym? Do tego nie dotarłem. Nie mam pojęcia, jak to było. Czy taka prasa w ogóle istniała? Chyba nie, no właśnie. Chyba wtedy jeszcze chyba nie. Chyba nie, no właśnie. Chyba nie. Ale przed tym okresem stalinizmu, bo rozumiem, że o tym mówimy, jak tak przykręcono śrubę, to ci bohaterowie o czym opowiadali? Oni próbowali jakoś podnieść na duchu powojenną społeczność? Czy... Nie, to były zwykle wice takie. I takie nawiązania do rzeczywistości też. Czasami się zdarzało coś, co można uznać za jakąś satyrę polityczną, ale bardzo rzadko.
poniedziałki były, zdaje się, bezmięsne, więc bohater dostawał mięso, które się okazywało tam mięsem, nie wiem, szczura czy czegoś takiego, no bo innego być nie mogło przecież. Ale satyra polityczna tam była na uboczu. To były zwykłe dowcipy i na takie nawiązania do tego, co się dzieje za oknem. Wspomniał pan Filutka. Jak to się stało? Filutek, profesor Filutek jest jawną demonstracją obyczajów przedwojennych. Jakby sposób, w jaki się ubiera, nosi, ten piesek, jego maniery. Jak to się stało, że on przetrwał ten okres stalinizmu, że nikt go nie zesłał? Nie wiem. On zawsze był apolityczny. Zawsze tam, główny dowcip tam był taki, że profesor był stary, on miał 60 lat. To się wydawało, że to co niesłychanie stary. Ja mam 69 i uważam, że jeszcze taki stary nie jestem. On był 60, staruszek. Natomiast on był zdzieciniały. On lubił dowcipy takie dziecięce i był dzieckiem podszyty taki. Czytał gazetę, to potem robił z niej takie samoloty papierowe i je puszczał. Tak. Huśtał się na huśtawce. Być może dlatego go puszczono jako nieszkodliwego. No, nieszkodliwy staruszek. A może Aile miał jakieś znajomości? Nie wiem. Lenngren bardzo pod koniec życia nie lubił swojego filmu. On już był tak zmęczony tym Filutkiem. Zresztą, jak mu powiedziałem, że on rysuje komiksy, to bardzo się obruszył. To nie są komiksy, tylko historyjki obrazkowe. Seryjki. Ale jest rzeczywiście jakaś różnica między komiksem a historyjką obrazkową definicyjna? Nie ma. Moim zdaniem nie ma. Nie ma tu różnicy. No, są komiksy nieme, to był komiks niemy. Wprawdzie Filutek przemówił w kilku paskach, ale to bardzo rzadko się zdarzało. Także był to komiks niemy. Lenngren nie musiał wchodzić w jakieś alianse z cenzurą, z władzą, żeby robić to, co chciał. No właśnie, inni twórcy musieli jakieś koncesje? Chyba nie. Chyba nie. Po prostu myślę, że to załatwiały redakcje, które się potwornie bały wtedy reżimu i tego, co ich czeka, jeżeli puszczą coś nieprawomyślnego. I to załatwiano to w redakcjach. Myślę, że cenzura nie była tu w ogóle potrzebna. Była cenzura redakcyjna. Tak, autocenzura. Autocenzura. Tak. Także na przykład mało jest takich historii, które sięgają do jakichś wydarzeń politycznych. Tego nie ma. Nie ma. Poza tym było przekonanie, że to robimy dla dzieci. Może nie te w prasie codziennej, bo te jednak były kierowane do czytelnika starszego, chociaż czytały je dzieci. Jak się potem okazywało, kto pisał listy, to okazało się, że to dzieci pisały te listy. Dzieci to czytały. To bardzo zabawne jest z taką historyjką przedwojenną. Historia. Były takie przygody bezrobotnego Frącka. To się ciągnęło i ciągnęło. 8 lat drukowane codziennie w gazecie. No i dowcipy, które tam się pojawiały, nie były bynajmniej dziecięce. Występowali tam Żydzi, Filutek się wybrał do wsi Naprawa, żeby zobaczyć pod wpływem książki Grypa Szaleje w Naprawie, żeby zobaczyć, jak to źle jest na wsi. Była to gazeta opozycyjna, 7 groszy, katowicka, która delikatnie szczypała, tak jak mogła, reżim sanacyjny. No, ale potem się okazywało, że jak drukowano listy do redakcji, to listy były wszystkie pisane przez dzieci. Dzieci to czytały. Były różne konkursy też. No, gazeta bardzo dbała o to, żeby bezrobotny Frącek był takim prawdziwym bohaterem ludowym. Organizowano na przykład jakieś takie gry terenowe. Aktorzy przebrani za Frącka pojawiali się w różnych miejscowościach. Mieli tam jakiś określony znak rozpoznawczy, który wcześniej był ogłaszany w gazecie. I ten, kto pierwszy podszedł do tego aktora i spytał, czy pan jest bezrobotnym Frąckiem z 7 groszy, tamten mówił tak i wypłacał chyba 10 zł czy 15, jakieś takie 10 chyba. Także polowano tam, urządzano polowania na tych aktorów. A z tych dzieci, które czytały komiksy nie dla dzieci, to wyrośli twórcy komiksów potem, tych już takich? Pewnie tak, ale to aż tak tego to trudno powiedzieć. No dobra, ale to wróćmy do tego momentu, znaczy wróćmy naprzód. Momentu, kiedy komiks staje się sztuką albo zaczyna właśnie eksperymentować z formą, uwalnia się jakoś tak formalnie. To kiedy to się dzieje? To lata 70? Tak by mi się wydawało, że w Polsce to chyba lata 70. jednak dopiero były na przykład
Tadeusz Baranowski szalał. On był bardzo rozpasany tak graficznie. Zresztą świetny kolorysta, do tej pory świetny to robi. Chociaż już nie koloruje swoich komiksów i właściwie mniej się nimi zajmuje. Ale on się ewidentnie wzorował, on miał wzory francuskie jakby. Bo to pod wpływem francuskich komiksów to raczej robił. No, u nas to była nowość absolutna na naszym gruncie. Te komiksy do dzisiaj zachwycają jakby taką wyobraźnią. Tak. On to dzielił tą planszę na części, to po skosie, to tak, to w pionie. Szalał, a przy tym bardzo dowcipne te jego komiksy. O tak, to moje ukochane, tak. No. To do tematu nauki naukowców w komiksach to dopiero chciałem dojść. Aha. Profesorek Nerwosolek, wizerunek naukowca. Nas tak. To interesuje. Tak, w Pulsarze, tak. Ale to on zdaje się na swoje podobieństwo tego profesorka uczynił. Baranowski, tak mi się tak mówi w każdym razie. A entomologia motylkowska na czyje? No to pewnie jego małżonka. Oho. No to teraz będę inaczej na to patrzył. To do Baranowskiego zaraz dojdziemy. To co jeszcze? Kto jeszcze? A Baranowski w ogóle gdzie podpatrzył te komiksy? Gdzieś przywoził je nielegalnie w drugim dnie? Ja myślę, że też bywały komiksy francuskie w redakcjach. Aha. Myślę, że na przykład Świat Młodych miał jakieś tam dopływy komiksów francuskich. Być może mieli Pifa, który się przekształcił z Vaillant. Vaillant to było takie pismo komiksowe dla dzieci wydawane przez francuską partię komunistyczną. To był dodatek przez jakiś czas do tego, do Limanite. A potem to jakoś wychodziło razem z Limanite. Także to było w Polsce okresami dozwolone. Tuż po wojnie to się ukazywało, to sprowadzano do Polski potem w końcu lat 50., jak trochę zelżała cenzura. Też na kilka lat tylko. A być może potem już było to w świecie młodych zwyczajnie. Podejrzewam, że tak to było. I obok Tadeusza Baranowskiego kto jeszcze? No cóż, no pewno nie Charlotta Paweł, która robiła śmieszne historyjki, ale ta maniera jakoś tak nie wydaje mi się szczególnie artystyczna. Natomiast no na pewno Rosiński, który dużo pracował, który się wyraźnie rozwijał, bardzo się. No wystarczy porównać te pierwsze żbiki jakby z tym, co robił później. Też się Polcha tutaj uważa Bogusława za takiego twórcę, który miał własny styl i który nie ograniczał się do ilustracji, tylko jakoś kształtował ten komiks na własne kopyto. Takie trochę podłużne te jego postaci były, ale ruch był świetnie tam oddany. Właśnie, czym się różniły, czy jest coś takiego, co można wskazać, czym się różniły polskie komiksy od zagranicznych? Miały jakiś taki, niezależnie od artystów, którzy je tworzyli, jakąś pieczęć, tak, żeby wiadomo było, że to jest polskie? Czy istniała taka polska szkoła komiksu? Nie wydaje mi się, myśmy o tym, to częste dyskusje są, czy coś takiego jest. Otóż ja bym się skłaniał do takiego poglądu, że nie. No raczej chyba tematyka i takie wątki propagandowe, które tam się pojawiały, to by świadczyło o tym, gdzie to powstało. Natomiast rysunek nie sądzę. Jerzy Wróblewski naśladował na przykład Amerykanów. Idealnie niektóre komiksy są robione na kreskę amerykańską. A to powstało w Polsce w końcu, prawda? A Krystyna Wójcik, a ta jest świetna, o Krystynie Wójcik, to moja ulubiona, ponieważ niedawno ją odkryłem stosunkowo, bo ona publikowała we Wrocławiu wyłącznie, w prasie wrocławskiej. Tu w centrali nie była znana, w Warszawie. I ona to była osoba, która robiła ex-librisy. To, co robiła, widać w komiksie. Otóż te komiksy nie mają powietrza, są takie naładowane, a jednocześnie bardzo, bardzo piękne rysunki są. Ona jest nie do pomylenia z kimś innym w Polsce. To jak to się stało, że jest polska szkoła plakatu, a nie ma polskiej szkoły komiksu? Bo to w końcu równolegle szły te wątki. Zbyt zróżnicowany był ten... A to nie wiem dlaczego. No ale to pan musi wiedzieć. No, taka książka i... Nie... Ale o tym, taka o książka tym, i pan nie wie? O tym tu nie ma. Natomiast no fajne bardzo były komiksy, które robiono w Szpilkę. Aha. O, i tam oni szaleli, tam te Andrzejowie wszyscy. Mleczko, Krauze, Dudziński, Edward Ludczyn, Czeczot. To było szaleństwo, co oni tam wyprawiali. No i to takie rozpasanie, które kilka lat trwało, potem się skończyło niestety. Oni byli dowcipni na dodatek. No, to był taki polski oficjalny underground. Mhm. Oni też plakaty robili, to może oni to jest też plakaty ten robili, moment. Ale oni też ściągali
z Ameryki, z amerykańskiego undergroundu. No, Dudziński kilka lat przepracował w Anglii i tam pracował też w pismach właśnie podziemnych. Widać tą stylistykę, jak to przeniesiono do Polski. No, można to mówić o Robercie Krambie, z którego ściągano na potęgę. Mleczko na pewno korzystał z tego, a potem z kolei pomysły Mleczki wykorzystywali inni polscy artyści, mniej utalentowani. A ktoś z zagranicy ściągał od naszych twórców komiksowych? Chciałem powiedzieć komiksiarzy, brzydkie słowo. Oj, nie wydaje mi się. Nie? Nie. Jednostronna wymiana. Raczej tak. No jednak Polska jest prowincją, no przykro mi, że tak powiem, ale to pomysły tutaj napływają z zagranicy. To nie jest centrum takie artystyczne komiksu. Nie. A na przykład jeśli chodzi o język, no bo komiks to jest, historia to jedno, ale sposób wyrazu, opowiedzenia tej historii, to jak na przykład przestrzeń jest kształtowana, albo jak czas jest budowany, czy upływ czasu, czy jak różne płaszczyzny czasowe na jednej planszy. Początkowo mieliśmy paski, prawda? Przed wojną to były historyki, tak. Potem były paski, potem pojawiły się plansze i w tych planszach zaczęło się już coś dziać. No. Jakieś struktury były czasoprzestrzenne. I czy my też ściągaliśmy te pomysły, tak? To nie było, język był też zapożyczony. Język zapożyczony. Ewidentnie. Ojej, ale Baranowski tam to już było nie. Wszystko wcześniej. Aha. Po prostu. No na Baranowskiego niewątpliwie wpływ miał Fred, taki francuski. Ja uwielbiam Freda akurat, więc kupowałem jego komiksy i widziałem, co on tam robi. To wcześniej pracował trochę niż Baranowski i tam. Te różne podziały planszy, to szaleństwo właśnie, ta umowność jakby podkreślana ciągle, umowność komiksu, że to bohaterowie mówią, no my jesteśmy narysowani tylko. Ale to się już też pojawiało u babcia Chmiela, u Henryka Chmielewskiego. Tytus też się skarżył co jakiś czas, że jest namalowany w latach 60., także troszkę to, wcześniej. No tak, to w ogóle było obrazoburcze takie, no, przypuszczam. Ale to miękka. Nie, to było robienie oka do czytelnika. No to wszystko jest wygłup, fikcja. Jak się ten język, tak ogólnie rzecz biorąc, już teraz abstrahując od polskiego komiksu, czy ten język opowiadania, komiksowy język opowiadania, ma się stawał coraz bardziej wyrafinowany. Tak. Prawdopodobnie byłoby tak, że gdybyśmy teraz przedstawili taką planszę człowiekowi sprzed 50 czy 70 lat, pogubiłby się zupełnie. No właśnie. Ja się często gubię, jak oglądam planszę młodych rysowników. Aha. A zwłaszcza już rysowników z lat 90. Wtedy był w Polsce takie podziemie. Oni byli sfrustrowani, nie publikowano ich w prasie, nie mieli przebicia do prasy, w związku z tym publikowali w zinach, w fanzinach, które sami najczęściej wydawali. No i tam są historie, których do tej pory pojąć nie mogę czasem. Tak są zrobione. Czy one są tak oniryczne, czy tak skrótowe, jakby powiedział pan więcej? Jakby co jest w tym języku takiego, co odbiega od takiej tradycji? One są oniryczne, tak. No, wtedy wszyscy byli ambitni i tworzyli sztukę właśnie. Natomiast komiks jest rzeczą użytkową jakby też bardzo. No, głównie pewnie. No. On jest po to, żeby ludzie to przeczytali. A tam wtedy tworzono sztukę. Aha. A teraz jak jest w Polsce? Myślę, że jest dobrze. Jest cała masa młodych rysowników i mnóstwo wydawnictw komiksowych. I te komiksy się pojawiają bardzo. Bardzo dużo ich jest i one... No są komiksy dla dzieci. Były kiedyś, ale teraz się odrodziły. Jakby jest cała seria tych komiksów skierowanych do czytelnika dziecięcego. Jakby na początku tego wieku tego nie było. W latach 90. też tego nie było. Teraz te komiksy są. I są bardzo dobrze zrobione. Postapo na przykład, kierowane do dzieci. A czego pan szuka w komiksie? Czego szukam? No rozrywki szukam. Rozrywki szukam, tak. I ważna jest dla mnie nie tylko strona graficzna, chociaż jest ważna, ale też, żeby to była jakaś sensowna historyjka, żeby o coś tam chodziło. Ale w ogóle komiks, no przy takiej dostępności, nie wiem, animacji, filmów, memów i innych form, ma jeszcze w ogóle rację bytu? Myślę, że tak. Myślę, że spokojnie. Jest spore grono, które to czyta. Dopóki to grono będzie, a ono się raczej rozszerza niż zwęża. Kiedyś to była wielka nisza, teraz jest ta nisza znacznie mniejsza. Są te festiwale jakieś, targi komiksowe, czy w Warszawie, czy w Łodzi, czy w Krakowie. Internet pomógł, a nie przeszkodził? Myślę, że tak.
Myślę, że pomógł. Tak jak pomagał mi też w pracy nad tą książką. Ponieważ mnóstwo rzeczy się pojawia na starych, nieznanych mi zupełnie, międzywojennych. Pojawiało się na różnych platformach takich, tych targowych, jak się to nazywa, Allegro i tym podobne rzeczy. Tam się ludzie ogłaszają, sprzedają jakieś pisma i okazuje się, że są w nich komiksy, o których nieznane. A ma pan wrażenie, że ten język komiksu jakoś poszerzył nasz, że wzbogacił nas? Znaczy, komiks posługuje się takim językiem, który nie posługuje się ani kino, ani literatura. Jest to coś zupełnie innego, osobna ścieżka taka, ta percepcja czytelnika, nawet nie wiadomo jak nazwać. Czytelnik, oglądający, nie wiadomo. Czytelnik. Odbiornik. Odbiorca. Odbiorca komiksu. Jakby ten proces taki percepcyjny jest pewnie zupełnie inny niż w przypadku innych mediów. No trochę inny niż w kinie, tak, ale no w końcu przed wojną w Polsce komiksy nazywano filmami rysunkowymi. Jak były takie krótkie historie, to były krótkometrażówki, tak to nazywano. film. Tak. Bo to w jakimś sensie jest taka chyba forma przejściowa troszkę między literaturą. Można tak. No. Storyboardy. Mnóstwo polskich komiksiarzy, polskich rysowników robi storyboardy w agencjach reklamowych. Mm-hmm. Robią coś podobnego, co lubią. To jest właściwie komiks. No. A są takie komiksy, które łamią. Czy rozumiesz, wciąż jest taką regułą jest to, że trzeba ten obrazek po obrazku, kadr po kadrze oglądać? Czy na przykład są takie komiksy, które zupełnie zaburzają ten porządek, każą zupełnie inaczej się przyglądać, jakby każą ten proces percepcyjny zupełnie przełączyć na jakiś inny? Boże, w Polsce takich nie ma w każdym razie, natomiast takie wynalazki są, tylko przyznam, że niewiele o nich wiem, ale tak, są jakieś takie całe pudła w pudłach takie przechowywane komiksy, tam jakoś się odpowiednią planszę wybiera i to trochę jak kształtowanie powieści u Cortazara, to można na różne sposoby tamto. Tak. Mhm. No więc są takie, ale przyznam, że temat nie jest mi dobrze znany. Czy wciąż jesteśmy trochę tak z tyłu, czy tak? Nie. Nie. Nie, proszę nie mówić tym młodym polskim artystom, że są z tyłu. To nie wyjdzie pan żywy z tego. Już są z przodu. Tak. Dobra. Zdecydowanie. To jeszcze, ja wspomniałem o tej postaci, która jest mi szczególnie bliska, czyli o profesorku Nerwosolku i o nauce, bo my jesteśmy jednak portalem popularno-naukowym i nas ciekawi to, jak nauka była przedstawiana w komiksach polskich. Czy z należytym szacunkiem była prezentowana? Czy też kpiono sobie po prostu najlepsze z tych naukowców szalonych i tak dalej. Oni mało występują w komiksach, ale przyznam, że na przykład Chmielewski popełnił taką serię Tytusa. Ona wyszła w Świecie Młodych początkowo. Potem chyba to przerobił na książeczkę Tytusa, Romka i Atomka. No i tam jest ten profesor Talent. Razem z bohaterami głównymi udają się gdzieś do jakiegoś mrowiska bodajże. No i profesor zapisuje różne uwagi naukowe. Taki ma zeszyt, w którym zapisuje uwagi naukowe. Tam czarne mrówki walczą z czerwonymi mrówkami. Albo różne idiotyzmy, które, lub oczywistości. No więc to jest chyba kpina z nauki. To chyba jest kpina. Kpina. No natomiast profesor Nerwosolek, no tak, to tu jest kpina. Na całego idzie ta kpina. No tak, bo ta metodologia Nerwosolka jest tak, niskiej jakości. Z tym, że to jest taka kpina czuła, powiedziałbym. Tak. To jest takie podśmiewanie się lekkie. Ale mówię, on podobno modelował go na własny obraz. Tadeusz Baranowski zajmuje się mnóstwem różnych rzeczy, ma różne fioły. No teraz chyba głównie maluje. Teraz maluje, tak, ale też fotografuje, też on jest zamiłowanym przyrodnikiem. Mhm. Także no te fioły biologiczne tam są też widoczne u Nerwosolka. Tak. No właśnie, czyli mam tak, kpina. U Polcha z kolei są takie odloty w stronę jakichś takich kompletnych bzdur naukowych czy pseudonaukowych. Deniken. Te sprawy. No ale to dostał to do narysowania po prostu tego Denikena. No. Czyli zrobił co miał. Robił to. Tak. No to taki miał scenariusz. Natomiast bardzo, bardzo był przywiązany do różnych modeli tych statków latających i twierdził, że różni tam koledzy, czy też jacyś naukowcy, nie wiem, mówili mu, że te jego modele nawet powinny latać, że mogłyby latać.
Uważał, że to bardzo ważne. To trochę obronił honor. Ale mamy też komiks sensu stricto naukowy. Na przykład wydaje taką formę Instytut Biologii Ssaków Panu. Robi to Tomasz Samojlik. O żubrach i innych stworach, które żyją w Puszczy Białowieskiej. A no tak, tak. Na przykład znalazłam taki, w którym żubry walczą z krwiopijnym nicieniem. I to są rzeczywiście naukowe, tak? To znaczy... No tam są informacje, tak, przekazane. Tak, nauka. A są takie komiksy, które podejmują jakąś dyskusję z dużymi ideami w, nie wiem, w filozofii czy w nauce. Jak jest na przykład ten taki, nie pamiętam autora, Logi Comics, rzecz o Gerdu Russellu i to chyba, Wittgensteinie. Czy to jest to, co było w tym? Było w Przekroju publikowane? Nie. Nie wiem. Nie. Bo w Przekroju na przykład był taki komiks, gdzie występowali filozofowie różni. No i to tak, to tam idee filozoficzne tam się pojawiały. W Polsce też był taki komiks, który robił Maciej Wojtyszko z Tomkiem Tomaszewskim. Mhm. To się nazywało Kamiks chyba. To, tam też różne idee filozoficzne były jakby upubliczniane. Tak. Czy są tematy, których komiks nie podejmuje? Ja właściwie chyba nie ma takich tematów. Nie. Wydaje mi się, że jest tam wszystko. Wszystko można znaleźć. No. To za pomocą też komiksu propaguje się różne rzeczy. No, no. W propagandzie, nie tylko w naukowych opracowaniach, ale też w reklamie bardzo dużo jest komiksu. To jest bardzo użyteczny w reklamie. A mnie taka też myśl gdębi, jak to się stało, że ten amerykański komiks wypracował nowe mitologie, to znaczy stworzył nowych herosów, nowych bohaterów takich, no wręcz mitologicznych, superbohaterów. I to jest tak specyfika tego amerykańskiego komiksu, chyba wyłącznie. W Polsce takich bohaterów... Ach, są. Ale oni są dlatego, że najpierw byli w USA, że najpierw ale byli to, amerykańscy. Ale to którzy są? No jest Biały Orzeł. Biały Orzeł. Biały Orzeł, który zwalcza tu różnych wrogów nad Wisłą. Ale on się nie przebił jakoś do takiej powszechnej świadomości. No nie jest bardzo popularny, no ale jest. Jest kpina z tego, z Supermana, czyli Orient Man. Orient oczywiście. Man. Tak. Moment, niech się zastanawia, bo tego było sporo. Był niejaki Slane chyba. Tak, to chyba to krakowskie wydawnictwo. Twórcy Wilku. To jest też kpina. No tak, ale no to on się jeszcze przebił do takiej powszechnej Wilku świadomości. Wilku superbohater. Tak. No ale Orient Man to jest też Baranowski, dodajemy Tadeusz. Tak. No on się jakoś nie przebił, bo to są takie lokalne Na swego postaci. Czasu był popularny Orient Man. No. Ale nie zawładnął masową wyobraźnią. No masową. No masową to w Polsce komiks w ogóle nie zawładnął. No. Tytusa może pamiętają wszyscy, no bo to występował tyle lat, więc się wrył jakoś, ale tak to nie. No ale czy to nie jest tak, że ci bohaterowie komiksowi zostali masowymi bohaterami w momencie, kiedy po prostu przejęło ich kino? No nie, to ci super bohaterowie amerykańscy, to oni byli, tam byli niesłychanie popularni od końca lat 30. To się zaczęło, tam ich było, zresztą masy ich tam były jakieś niesłychane. Walczyli też tutaj z Hitlerem oczywiście, no to były też komiksy propagandowe w tym. Ich tam nie zliczę, ilu ich tam było i jest do tej pory. To cała masa, zupełnie mi obca, bo niespecjalnie przepadam za komiksem amerykańskim właśnie tym. Czy nasi superbohaterowie są bezradni wobec tej masy superbohaterów zagranicznych? No, nasi giną. Są rachityczni, no ale spokojnie, oni jeszcze się rozwiną. A. Biały Orzeł jeszcze będzie panował. A Białego Orła to ja nie znam. To musi pan powiedzieć parę słów. No Biały Orzeł to jest... Nie pamiętam, jak się nazywał ten gość, który się stał Białym Orłem, ale jakieś miał nazwisko takie arystokratyczne polskie. I to jest gość, którego wyrzucono przez okno z jakiegoś wielkiego wieżowca w Warszawie podstępem. I jego ojciec, który był jakimś wybitnym naukowcem, biologiem, sprawił, że Biały Orzeł, że ten obywatel nie zginął, tylko zmienił się, zmutował właśnie i ma różne nadzwyczajne przymioty. I odleciał, mówiąc. Lata, tak. No i walczy oczywiście z różnymi łotrami, którzy tu się pojawiają, a przy okazji chce dowiedzieć się, któż go to wywalił z tego okna i dlaczego.
Jakoś tak to się... Może nie wszystko tutaj pamiętam, ale jakoś tak to było. Czy on działa w pojedynkę? No to daleko do jakiegoś uniwersum. No, daleko, daleko, ale no ci po pierwsi też tam w Stanach też byli pojedynkę walczyli. No. Batman, Superman. Potem dopiero dostawali różnych pomocników i tym podobnie. To prawda, czy jesteśmy te kilkadziesiąt lat, dobrze, musimy... A dużo mamy bohaterów, którzy są zmodyfikowani, powiedziałabym, genetycznie albo jakoś tam. Znaczy, na ile, pytanie właściwie brzmi, na ile nauka wkracza w tworzenie tych bohaterów u nas? Nie wkracza, moim zdaniem. No jest ten nieszczęsny biały orzeł, to raczej kpina jest z nauki. No to są baśnie. No i to nauki w sensie ścisłym to w tym nie ma. Nie ma w komiksie. To raczej bym tam tego nie szukał. No chyba, że to są komiksy, które, nie wiem, to są jakieś biografie jakichś wybitnych naukowców. Takie rzeczy się zdarzają naturalnie. To wtedy tak. Natomiast tak, to nie... Nie wyruszają ci bohaterowie w kosmos, nie modyfikują się właśnie genetycznie. Jak wyruszają w kosmos, to nie opowiadają tam w każdym razie rzeczy ścisłych, naukowych. Nie, tam dowolność tam panuje w tym kosmosie. Mogą tam różne zielone stworki mieszkać sobie na przykład zupełnie spokojnie. No, tak, nie. Czy nie można niczego ogólnego powiedzieć o polskim komiksie? Zaczęliśmy rozmowę od tego momentu, jakby zadzierzgnięcia się gatunku, tak. Kiedy można było jednoznacznie powiedzieć, że to miało charakter takiej kpiny czy satyry. A teraz to się rozlało na wszelkie metody działania, opowieści, typy opowieści. Jest to już zupełnie osobne. Aha. Tak. To się nie da już tak łatwo jakby ulepić z tego jakiejś syntezy. Nie. Ja w każdym razie nie potrafię. Ale idzie ku dobremu. Nie? Coraz więcej tych smarowideł jest. Także spokojnie. Pytanie, które rzeczywiście mnie również nurtuje, trochę z innej beczki w stosunku do tego, co mówiliśmy przed chwilą. Co jest najważniejsze? Obrazek czy dymek? Czy i na co zwracać uwagę w pierwszej kolejności? No na to i na to. Poradnik praktyczny. Na to i na to, to... Ja bym najpierw przeczytał dymek, a potem obejrzał obrazek i się zastanowił jeszcze. Mm-hmm. Tak, no to wolno idzie nauka czytania komiksu. Tak naprawdę to dzieci to przyswajają błyskawicznie, natomiast człowiek dorosły to trwa dłużej. W związku z tym cała masa publicystów mówi, że tego nie rozumie, nie wie skąd takie zachwyty albo coś. No to... Dorosłym brakuje wyobraźni? Trochę i trochę cierpliwości pewnie. No. Ja też pamiętam, że po jakiejś przerwie, jak zacząłem czytać te komiksy, żeby zobaczyć, o co w nich chodzi, to były tak, kłopoty. No to właściwie, czym tu się zachwycać? O co tu biega? No. Człowiek się wciąga. Nie, no, niektóre są bardzo zabawne te historie. No i potem już nie brakowało panu cierpliwości. Czego... No nie, potem nie. Czego dowodem jest książka, która leży u nas teraz na stole. Komiks polski. Piękna rzecz. No, o to się postarali wydawcy, czyli Huta 19, o to, żeby tu było mnóstwo ilustracji. I moim zdaniem wydawca, który miał tu najwięcej do powiedzenia, bardzo się postarał, żeby jego fascynacje młodzieńcze tu bardzo dokładnie zostały przedstawione. A pana fascynacje młodzieńcze są tu? Ja się nie fascynowałem specjalnie komiksem, mówiąc prawdę. Natomiast tam Tytusa czytałem i tutaj sporo jest o Tytusie, no bo wtedy ten Tytus był popularny właściwie i jedyny taki dostępny w całej Polsce. No to dlaczego pan się zaczął zajmować komiksem, skoro się pan nim nie fascynował? To jest historia, którą opowiadałem, ale państwu jeszcze nie opowiadałem, więc chętnie opowiem. Otóż ja pracowałem przez lata w Bibliotece Narodowej i przez lata pracowałem w takim ośrodku badawczym Biblioteki Narodowej, co się nazywał Instytut Książki i Czytelnictwa. W tej chwili właściwie tej firmy już nie ma, została przez nowego dyrektora trochę jakby zlikwidowana. Trochę. No, znaczy jest coś takiego, ale to nie przypomina już w żadnej mierze tego, czym to było. No i w połowie lat 90. to była
postanowiliśmy być otwarci na nowe idee i zająć się trochę kulturą popularną. A wtedy były modne takie, jak się nazywały te takie serie komiksowe dla kobiet. Arlekin. No więc ktoś tam pisał o Arlekinach, inni się zajmowali jakimiś takimi podobnymi sprawami, a mnie przypadł, powiedziałem sobie, że coś napiszę o komiksie w Polsce. Zacząłem poszukiwać literatury, żeby coś o historii, może nie wiedziałem nic właściwie. I okazało się, że nikt nie pisał w Polsce o komiksie. Nie ma do czego sięgnąć, nie ma materiałów. Profesor Dunin napisał kilka stron zaledwie o komiksie, takich gawędziarskich, no to też się nie było na czym oprzeć. No. Napisałem taki referat na temat, czy artykuł na temat historii komiksu, poświęcając tej historii międzywojennej tam kilka zdań, tyle co wiedziałem, co mogło być. A tej późniejszej więcej, no bo więcej się dowiedziałem, posprawdzałem w katalogach różne rzeczy. I potem pomyślałem, że właściwie dlaczego by tego nie przerwać, skoro nic nie ma, no to, a to jest komiks, no komiks dosyć popularną rzeczą jest, no to może by coś tak zbadać. No i tak się zaczęło to rycie w międzywojennej prasie, w międzywojennych książkach. No to przeciwna sprawa, bo to jest potężny gatunek o takiej dynamice wzrostu. Nic nie było. Nic. Znaczy mówimy o latach 90? Tak, końcówka lat 90. Ten moment, kiedy już można swobodnie mówić o wszystkim, pisać o wszystkim, tak. I taka luka, nie było nic. O historii międzywojennego to już w ogóle nic, aha, a o historii tuż powojennej też nic. Natomiast no, jeżeli ktoś coś pisał, to pisał o tym, co znał, czyli Tytus, Kajko i Kokosz, no takie podstawowych kilka serii. Mm-hmm. Polch, Baranowski, Charlotte Paweł. No, mm-hmm. No ale to mnie to nie o to chodziło. Mnie chodziło o to, co było wcześniej, tak. Jakby, no i jak to można ustawić. To co, środowisko akademickie jakby z takim lekceważeniem po prostu podchodziło do sprawy. Tak, aha, to nie był gatunek, nad którym warto się pochylić. Pochylić, aha. Tak. Podobnie jak kilkadziesiąt bodaj, niewiele lat wcześniej, to no takim gatunkiem była prasa popularna. To było niewarte schylenia się po poważnego naukowca. No ale powstały w końcu książki o tym, bardzo dobre. No także w końcu komiks polski się doczekał książki. Nie wiem, czy bardzo dobrej, ale bardzo grubej. Gruba musi być dobra. No to dobrze, no to dobry. Dobra musi być gruba. Mieliśmy ogromną przyjemność gościć pioniera w takim razie badań nad bardzo komiksem miło. Polskim, pana Adama Ruska oraz jego książkę. I bardzo dziękujemy za to. Dziękuję bardzo. Ciekawe dzięki. Spotkanie. A państwa zapraszamy chyba za 2 tygodnie na kolejne wydanie podcastu, tak. Pulsara. Pulsar trochę idzie na wakacje. Tak jest. Katarzyna Czarnecka. Karol Jałochowski. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do widzenia.